Od jakiegoś czasu, chyba 2018 roku, panuje nasilająca się moda na tworzenie muzyki przez YouTuberów. I broń Boże, nie mam zamiaru się do tego przyczepiać, bo prawo do ekspresji muzycznej należy się każdemu. Tak jak prawo do krytyki, a więc dzisiaj powiem wam, dlaczego muzyka influencerów jest tak chuj. Cześć, siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Suma, a w dzisiejszym materiale zmienię się w boomera, w dziadersa, podziaduję sobie trochę. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o muzyce, a konkretniej rapie robionym przez typowych influencerów i youtuberów. Zapraszam do materiału. Możecie się ze mnie śmiać, ale dopiero teraz dowiedziałem się, że Gen Z zrobiło trasę koncertową. Tak. Trasę koncertową. Co więcej, takie trasy koncertowe również robiło Natsu World czy ekipa. Jeśli nie wiecie, czym są przytoczone przeze mnie twory, to muzycznie nic nie tracicie. Jednakże przybliżę dla widzów niewiedzących, czym to jest. Są to grupy influencerów, które jakby tworzą razem, grupowo. Nie wiem, jak to inaczej określić. I ten temat niesamowicie mnie zainteresował, bo koncerty mają to do siebie, że no, trzeba na nich, no nie wiem, coś zrobić, coś pokazać. Zaśpiewać, zagrać na jakimś instrumencie, cokolwiek, co w takim razie robi tam Gen Z. Otóż rapuje. Tu dochodzimy do sedna tworzenia przez nich muzyki, a raczej wykorzystywania jednego, dla mnie przynajmniej i dla nas, ważnego elementu, a mianowicie melorecytacji. Ale od początku. Dlaczego w ogóle youtuberzy biorą się za muzykę? Z dwóch powodów. Po pierwsze, bo chcą. Po drugie, otóż od pewnego czasu utwory muzyczne przełamują nudność na kanale. Jest to sfera, która pozwala pokazać widzowi coś nowego, siebie z innej strony. Co ciekawe, algorytm YouTube bardzo to lubi, a jeśli naszym głównym kontentem nie jest ten muzyczny, najprawdopodobniej taki utwór będzie promowany dużej grupie widzów. Na polskim YouTube chyba każdy influencer nagrał już jakąś swoją piosenkę. Czy polscy influencerzy to są pierdoleni erudyci? Czy oni muszą wydawać książki? Kręcić filmy, występować w nich, montować je, nagrywać piosenki, tworzyć projekty, występować w telewizji, w radio, nie wystarczy zdecydować się na jedną działalność. Musicie się chwytać wszystkiego. Rezi, Mortalcio, Natsu, Trombak, Sayo, Masno Gang, Gen Z, Ekipa, Versof i mógłbym tak wymieniać, wymieniać, bo to tylko krótka lista osób, którzy zdążyli wpisać się do muzyków. Czemu Andrada? Czemu musicie rapować? Oczywiście ja znam odpowiedź na to pytanie. Jakby nie było, jak nie próbować, żeby stworzyć piosenkę, trzeba umieć śpiewać. Co wiąże nas z wieloma latami praktyki, treningów, prób, kształcenia swoich strun głosowych, ogólnie maniery głosu lub niesamowitego, ale to naprawdę niesamowitego talentu. Nasi kochani influencerzy nie mają ani jednego, ani drugiego. I tutaj z pomocą przychodzi nasz kochany, jakże lubiany rap i melorecytacja, czyli gatunek muzyczny, który jest chyba najbardziej przystępny ze wszystkich. Nie wymaga od nas typowej umiejętności śpiewu, tylko i wyłącznie melorecytacji, czyli recytowania w rytm muzyki. Nie wymaga od nas umiejętności gry na żadnym instrumencie. Bity można pobrać za darmo z internetu. Utworów nie trzeba nagrywać w studiu, tylko można to zrobić mikrofonem za 200 zł. Ten akurat był troszkę droższy. Jak tak o tym mówię, to wychodzi na to, że ogólnie rap to muzyka dla beztalenci. W tym właśnie sęk, że rap pomimo tak niskiego progu wejścia i tak dużej dostępności dla wielu osób postawił na coś kompletnie innego. Stwierdził, że rap jako muzyka stwierdził w sensie, że on nie będzie budował progów, on po prostu postawi je w innych miejscach. I tak w rapie cenimy coś takiego jak tekściarstwo, flow, dźwięczność, puncze, disy, linijki, no po prostu stawiamy na rzeczy aspektu technicznego, do których nie potrzeba zbyt wiele, pomijając umiejętności. Czyli coś, co kompletnie pomijają rapujący youtuberzy. Czyli wychodzi na to, że wzięli oni sobie muzykę, którą może robić dosłownie każdy i pozbawili ją elementów, które czyniły ją w jakikolwiek sposób wartościową. Teraz to już się niczym nie różni od pierdzenia w mikrofon. W celu dokładnego researchu, z wielkim bólem głowy, przesłuchałem kilkunastu utworów od wykonawców takich jak
Hania, Palion, Kaluch, czy ogólnie Genzy, jakiś Mortalcio, takie rzeczy posprawdzałem. O mój Boże drogi, jaka to była ciężka przeprawa. Wiecie co łączy te wszystkie utwory, pomijając to, że są chuj... Nuda! Każdy utwór to generyczne i kwadratowe nawijanie na afrotrapach. Boże, dajcie tym afrotrapom zdechnąć, ileż można. Jeśli chcecie filmu o afrotrapach, to dajcie znać w komentarzu, jego też sobie weźmiemy na celownik. Wracając, każdy ich utwór łączy to, że jest generyczny, nudny. To jest nawijanie na afrotrapach, nieumiejętne nawijanie, dodajmy do tego, lub na bitach ocierających się od disco polo. Moim zdaniem wręcz bez grama ściemy można nazwać to hip-hopolo. To, że oni to nazwą inaczej i to, że oni w życiu nie posądziliby siebie samych o, jako fanów disco polo, no to moim zdaniem rapujący influencerzy są kurwa gorsi niż najbardziej zatwardziały i zamknięty na inne gatunki fan disco polo. Robicie zdecydowanie większy syf, ale wy się jeszcze oszukujecie, że to ma jakąś wartość. O, też i sensacja. Suma odkrył, że osoby nie zajmujące się rapem nie umieją rapować. To jest przecież oczywiste i nie mam zamiaru już nawet tego dalej udowadniać. Bo w tym materiale bardziej chciałem zwrócić uwagę na to, jak rapujący influencerzy, czy też właśnie ekipy jak Genzy, spieniężyły swoją nieudolność. Grają oni te swoje utwory, najprawdopodobniej nagrane w godzinę przed ogromną publicznością. Wszyscy wiemy, jaką publicznością. Sami zobaczcie, jak wygląda kadry z ich koncertu. Dobry wieczór, Wrocław! Myślę, że na szczególną uwagę zasługuje tutaj poświęcenie wszystkich ojców, którzy byli zmuszeni przyjść na to wydarzenie wraz ze swoimi dziećmi. Uczcijmy ich uszy minutą ciszy. Dziękuję. Teraz już tak troszkę zejdźmy z tonu i przejdźmy na poważnie do tego, co chciałem tutaj powiedzieć w tym materiale. Ja wiem, że samemu świata nie zmienię i ja świetnie zdaję sobie sprawę, że ten świat tak wygląda i że skoro stało się modne tworzenie tych piosenek, skoro są dzieciaki, ich widzowie chcą tego słuchać, to mój film nie zmieni tego, że oni nagle powiedzą: ej, jak mamy to robić słabo i nieudolnie, to nie będziemy tego robić. Zdaję sobie sprawę, potraktujcie to bardziej jako format rozrywkowy. Jedynie chciałem bardziej zwrócić uwagę na to, jak dochodowe stało się zajmowanie rzeczami, których nie potrafimy zrobić. Jest to wręcz druzgocące, a w szczególności jeśli mówimy o rapie, dla mnie jako słuchacza rapu, dla mnie jako osoby, która... Wydaje mi się, że jestem aktywnie działającym członkiem społeczności hip-hopowej. No, gdzieś tam w środku być może jest to, nie wiem, jakiś ból, nie wiem z czego to wynika, no ale kłuje mnie troszkę w serduszko, jak kiedy widzę te wszystkie dzieciaki, słuchające ich i myślące, że ich fani, że ich idole faktycznie rapują. A nie ma to niestety z rapem nic wspólnego. I nie chciałbym wyciągać za bardzo daleko idących wniosków. Nie chciałbym teraz stwierdzić, że teraz te dzieci do końca życia będą słuchać ekipy i Genzy. Jednakże wydaje mi się, że influencerzy uczą dzieci już naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy. Uczą ich dnia codziennego, pokazują im hole zakupowe, jak się szykują do szkoły, no tego jest multum. Ogrom tam treści do tych dzieci trafia. No i w jakim stopniu jest to dla nich element socjalizacji, nauki, nowych doświadczeń. I obawiam się, że dzieci, które w wieku 12 lat, którym w wieku 12 lat zostanie tak zaprezentowana muzyka, będą przenosić te standardy na środowisko rapowe. Ba, ja myślę, że one już je przenoszą. Ponieważ sami chyba wiecie, co się stanie, jak wejdziemy w sekcję komentarzy SB Mafii. Sami wiecie, co się stanie, jak wejdziemy na grupkę Gombao 3-3 od Maty. Sami wiecie dobrze, jaki tam poziom merytoryczny, dyskusyjny i wiedzowo-muzyczny jest prezentowany i nie ma się z czego i z kogo nabijać, bo jednak każdy kiedyś z nas był dzieckiem. Każdy z nas kiedyś rzeczy wielu nie wiedział. Jednakże wydaje mi się, że jestem w jakimś stopniu zobligowany do mówienia o tym głośno i podkreślania takich rzeczy. Że tacy youtuberzy mogą być na swój sposób szkodliwi, ponieważ są oni ludźmi, którzy również kształcą uszy naszych dzieci. Musimy wiedzieć, że
Dziecko trzeba wielu rzeczy nauczyć i również tak jest z gustem muzycznym. Aby dziecko słuchało muzyki, przyjmijmy dobrej muzyki, czyli oczywiście tej, której słuchamy my, bez podziału teraz na kogo konkretnie. No ale przyjmijmy, że mamy to dziecko i chcemy, żeby one słuchało dobrej muzyki. Nie wystarczy jemu tej muzyki puścić, to wiecie, tak jak z książkami. Jak rodzice posiadają w domu całą biblioteczkę, to nie znaczy, że to wystarczy, żeby dziecko zaczęło czytać. Trzeba wziąć tą książkę, otworzyć ją i pokazać temu dziecku, że ta książka jest dobra. Ja teraz właśnie tworząc ten film biorę tą książkę i mówię, że akurat ona jest zła. To też jest ten motyw, dlaczego on powstał. Trend tworzenia muzyki przez influencerów się zmniejszy, odwróci, zmieni? Niestety w to wątpię, ponieważ przez narzędzia chociażby takie jak AI stworzenie czegokolwiek będzie tylko łatwiejsze i będzie się tym zajmować coraz większa grupa ludzi. I w tym nasza robota, aby tą grupę ludzi selekcjonować i przynajmniej zwracać uwagę na to, kto robi to poprawnie, a kto robi to niepoprawnie. Czy zatem youtuberzy zagrażają muzyce rap i ją niszczą? No nie, są to zdecydowanie za daleko idące wnioski. Sami przecież widzieliście, kto na tych koncertach się bawi. To są dzieciaki. Jednakże nasza rola w tym, tych starszych słuchaczy, aby te dzieci edukować, pokazywać im, co jest dobre, a co jest złe. To na tyle w tym materiale. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Miałem dobry humorek, więc myślę, że się troszkę pouśmiechaliście ze mną. Dzięki, na razie. Cześć.